Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Bączek od widza. Inner Kude, czyli taki powiedzmy interior detailer od CarPro. Zacznę standardowo od zapachu i tu od razu ci powiem, jest kosmos. Świeży, cytrusowy. Coś mi przypomina, kurczę, ale rewelacja. Kurczę, taki do wypicia, aranżatka. No bomba, no. No świeżak, no cudownie. Jazda była chyba na wszystkim, na Volvo, na Audi, na tyle, na ile mogłem, bo to mi go zostało dosłownie na dnie, tak żeby tylko sobie psiknąć. Na tyle, na ile mogłem, na tyle się wypowiem, jeżeli chodzi o ilość produktu oczywiście. Co mnie cieszy, to jest taki, kurczę, interior właśnie detailer, który, można powiedzieć, to jest taki suchy. Są takie, które są tłuste, które się, można powiedzieć, ciągną, takie maślane. Tu jest taka jakby suchy płyn. Przejeżdżasz i on znika. I to wszystko było robione w październiku, słuchaj, pod koniec, gdzie temperatury były no, w okolicach 10 stopni. Rewelacja. Latem to będzie ogień. Produkt uwielbia wszystkie plastiki. Może tak, on lubi dobrej jakości plastiki, bo na Mańku za wiele tam nie zrobił, ale tak jak Volvo, tak jak Audi, bomba. Fantastyczne przyciemnienie. Jak widziałeś, fantastyczne doczyszczanie. On trochę też maskuje te grubsze zabrudzenia, ale te lekkie zbiera i zostawia po sobie matowo-satynowe, śliskie wykończenie. Co jeszcze? Ma być antybakteryjny. No tego nie zbadałem, bo nie mam jak, ale wierzę na słowo. Fajną sprawą jest to, że jest antystatyczny. Skurczy byk ewidentnie, bo ja pojeździłem i obserwowałem, mniej ciągnie kurzu. Zdecydowanie mniej siedzi na nim kurzu niż przy, powiedzmy, innych interior detailerach. Tutaj też bomba. Znaczy dla mnie produkt tak naprawdę zasługuje na podium. Przy tych najlepszych, które lubię. Naprawdę. I kurczę, nie wiem, czy nie lepszy od Manolexa, którego uwielbiam. Tutaj zapach, no to bym się kłócił. Można powiedzieć, że kurczę, zakrawa o nowego mistrza. Naprawdę rewelacja. I jestem przekonany, że na czym byś go nie użył, będzie bomba. Skóra, rewelacja. Zarzucone na kierownicy, gdzie była świeża fabra. Delikatnie zebrał, nie wiem, brud, bo to auto wróciło od mechanika, jak je czyściłem. Właśnie, dlatego czekał na odpowiedni moment, jak się zatroli auto. Chodzi o Audi. Volvo to już w ogóle kaplica, tam nie było czyszczone z pół roku, więc wykazał się. Naprawdę rewelacja. Jestem bardzo miło zaskoczony. A ten Bączek sobie stał i tak, nie brałem. No tak jest, z reguły tak jest. No, że nie biorę, nie chce mi się tam, kurczę, wąchnąłem, no fajnie pachnie, no ale co z tego, a żałuję, rewelacja. Na skórze też pięknie zbiera, na skórze niestety zostawia troszeczkę poślizg, to jest minus. Kolejny minus, to jest dwa, drugi, a mówiłem, że nie ma minusu, chyba tak, no to cię okłamałem w takim układzie, dwa minusy. Na wyświetlaczu LCD, czyli w Audi, marzy się, tłusty, ciężko go dotrzeć, więc kurczę, tutaj to jest jedyny minus. Chyba, że wcześniej coś tam było, może jakiś inny interior detailer i on tak właśnie, może tak być, że z tamtym nie współgra i tak jakby tamtego chciał zdjąć, bo właściwości czyszczące ma mega, naprawdę. Mega właściwości czyszczące. Tutaj to jest po prostu mistrzostwo. Do odświeżenia wnętrza naprawdę mistrz. Ekrany, no to już mówiłem, a i jeszcze plastik na zegarach. W tych nowoczesnych autach wiadomo jak już jest. W tych starszych, tak jak ja mam, też siedzi idealnie. Jedyne co to ten właśnie wyświetlacz LCD. Dwa razy podchodziłem, dwa razy mi się mazało, po jakimś czasie wychodziło. Możliwe, że produkt, który wcześniej tam był, tak właśnie zareagował. Nie będę więcej przedłużał, słuchaj. Dziękuję osobie, która mi to wysłała, nie pamiętam kto. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Rewelacja, naprawdę bomba. Nie mogę się go nawąchać, nie mogę się go nawąchać. Tak naprawdę, no cudownie, no cudownie. I ten zapach nie jest męczący. On nie jest tak, że nim pracujesz i jest go za dużo. On tak jakby troszeczkę znikał. On tylko pojawia się przy pracy, później go już nie czujesz. Więc naprawdę bomba. O czymś zapomniałem? Chyba nie. Starałem się, kurczę, no mówię, ogarnąć tą buteleczkę i no dwa minusy, te dwa. Ten wyświetlacz LCD to może być tak, że mówię, ten inny produkt. Skóra, wiadomo, no on zostawia po sobie mega poślizg, naprawdę. Mega poślizg i fajne wykończenie i stąd na skórze doczyścisz, jak najbardziej. Oczywiście doczyścisz, ale delikatny poślizg niestety zostanie. No dobra, z mojej strony wszystko. Kolejny, można powiedzieć, mistrz na podium. Mistrz, który, kurczę, rzeczywiście tutaj na podium powinien się znaleźć i to bez dwóch zdań. Naprawdę jest rewelacyjny. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia.
Cześć!